Możemy jechać? Ale wolę jak mi cisną, bo na przykład Tybura ostatnio coś rzucił na... Wy wrzuciliście z tego Iron Horse'a. No. To mu nikt nie cisnął nawet. Nawet nie było komentarza, nic, nie? Wiesz co, no bo to jest jeszcze młody talent, to którego... Ja wolę jak na przykład mam, wiesz, 50 hejtów niż ignoracja jest najgorsza, nie? No tak, to prawda. No to wiesz co, to, ja, to już zaczęliśmy dawno wywiad, a teraz się przedstawię. Dominik Durnia dla MMA Rock, za Zeną jest Janek, powrót legendarnej polskiej siły Błachowicz. A oby zobaczymy. No właśnie, to teraz powiedz Janek, czy legendarna polska siła wróciła na swoje miejsce? Wiesz co, na treningu jak najbardziej, wszystko się zapowiada, że jest bardzo dobrze. Chodzą takie słuchy, przynajmniej Juras mówi, że naprawdę widać, że odżyłeś, że też w takim życiu codziennym widać, że ci się, że się lepiej czujesz niż jak to było przed poprzednimi walkami. Czy to prawda? Nie, no nie, tak, odżyłem, jest dobrze mentalnie, wiesz, no nie chcę teraz mówić jak inaczej. Nie chcę znowu gadać, chcę udowodnić tym razem, wiesz, czynami, a nie słowami, tak? Ostatnio gadałem dużo, mało zrobiłem, teraz będzie na odwrót. Mało mówił, a dużo zrobię. No już teraz powiedziałeś dużo, no właśnie. Niestety. Postaram się tak zrobić, no. Przynajmniej w ten sposób. Dobra, chodzą też słuchy, że dzięki temu, że już nie jesteś w Poznaniu, to nie masz z kim grać w Herosa i inne gry, więc też porządnie trenujesz, a nie się opierdzielasz, a wtedy się opierdzielałeś, to też prawda? To wszystko przez ciebie przychodziłeś, no. Grałeś ze mną i przez ciebie wszystko tak wyszło, jak wyszło. Teraz nie mam jestem z kim grać. Jestem kuplem Andersona, tak naprawdę, przepraszam. Więc nie gram w gry, niestety. Dobra, przejdźmy do bardziej poważnych tematów. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o tym, że wystąpisz na UFC w Chorwacji. Powiedz, czy ci się podoba takie umiejscowienie tej gali, ten właśnie czas powrotu i to, że to się w Chorwacji odbędzie na tak eksponowanej Polakami gali, bo tam będzie naprawdę taki trochę polski UFC. Bardzo mi się podoba. Znaczy, ja już chciałem się bić nawet w Londynie, tylko że już karta była zajęta. Taka była akcja z Jimmy Manu. Tak. Nie z kim to było? No tak, no bo on wypadł przez kontuzję, tak, chciałem skoczyć za niego. Nie wyszło, także Chorwacja mi pasuje ze względu na kontynent, nie będzie, wiesz, zmiany czasu. Termin też bardzo dobrze mi pasuje, przeciwnik też mi się wydaje bardzo dobrze pasuje. Tybór się też tam będzie był na tej gali, także wiesz, będziemy szykować się razem na ten sam termin, także razem się będziemy wspierać, że no, fajnie się wszystko układa. Trochę na chwilę wam Daniel Omielańczuk wypadnie, bo pewnie po walce sobie zrobi odpoczynek, ale to z kim jeszcze będziesz mógł tutaj trenować oprócz z Marcinem Tyburą? Wiesz co, jest Kevin, mistrz świata amatorski przychodzi. Nie, jest dużo ekip, jest dużo chłopaków, może nie z nazwiskami, ale z umiejętnościami. Mamy plan też parę wyjazdów zaliczyć, takich typowo sparingowych. Także ekipa do treningu będzie na pewno, a Daniel też myślę, że odpocznie tydzień i wróci, żeby nas dociążać. No też, w sumie też tak myślę. A gdzie się wybierasz na te wyjazdy? Możesz coś zdradzić? Jak chociaż kierunek? Czy będziesz leciał, czy będziesz jechał bardziej? Raczej do tej walki wydaje mi się, że będę jeździł, chociaż zobaczymy, może też gdzieś polecę na razie. Na razie to jest wszystko jeszcze w tym tygodniu bądź w przyszłym już dogramy wszystkie takie właśnie szczegóły i będzie wiadomo. Na razie nic nie mówię. Będzie wszystko wychodzić na moim fanpage'u, gdzie co się dzieje. Rozumiem. A to możemy się Ciebie spodziewać w Poznaniu znowu na przykład, na jakiś krótki pobyt? Nie wiem, ale nie, raczej myślę kierunek jak już coś to Szczecin, ze względu na to, że jest bardziej, więcej ludzi jakby w mojej wadze, tak? Jest Tomek, jest Michał. Jest Michał Fijałka, to wiesz, to jest bardziej zbliżone do mojej wagi. W Poznaniu są chłopy ciężkie. Uwaga, zobacz, co się dzieje. Nie z tej strony, no. Dzień dobry, trenerze. Podsłuchuję, czy dobrze mówię. Tak, podsłuchuję. Wiesz co, bo doszły mi też słuchy, że trener Jeleniewski w ogóle nie przychodzi na treningi, w ogóle cię nie trenuje, czy to prawda, bo takie są... Ja sam wszystko robię. No, bo słyszałem, że trener Jeleniewski straszy. W ogóle się nie zna, nie ma żadnego pojęcia. Co. A jakiś gameplan w ogóle potrafi ułożyć? Dobrze, jedziemy dalej. Już koniec żartów, oczywiście to były tylko wygłupy, a powiedz mi, co wiesz o Igorze Pokrajacu, bo to jest akurat zawodnik, o którym można bardzo dużo się dowiedzieć, gdyż jest bardziej doświadczony od ciebie w UFC, z tym, że on już zdążył z tego UFC wylecieć, teraz wraca i teraz wraca na pojedynek z tobą. Co możesz powiedzieć o swoim rywalu? No co, no tak jak powiedziałeś, doświadczony, ma już, wiesz, dużo walk na koncie, przekrojowy zawodnik, no ale w zasięgu mi się wydaje, ma w każdej płaszczyźnie ma swoje mocne strony i jakieś tam słabsze, także ja będę szukał tych słabszych, a na ten mocny postaram się być przygotowany. Zmieniłeś, powiedz, rozmawialiśmy o tym kilka razy, że właśnie chciałeś tutaj wrócić do Warszawy też, żeby wrócić do takiego swojego przygotowania, które wcześniej działało, czy udało się to wdrożyć, jak teraz wyglądają twoje przygotowania? No tak, no jakby wiesz, skupiam się na tym, co kiedyś działało, tak, czyli jak to powiedzieć? Moje ręce znowu zaczęły działać, znowu, wiesz, zaczęły dochodzić celu, trafiam,
dużo trafiam. Ta walka w tej stójce mi się układa, bardzo dobrze mi się układa. Znowu odzyskałem jakby taką czutkę fajną tej walki, tak? Że czuję tą walkę, czuję sytuację, widzę tą walkę, to co sami czasem jakoś traciłem, tak? Że nie widziałem walki, nie widziałem, co się w niej dzieje. I teraz to jakby odzyskałem na nowo, poprzez właśnie jakby te treningi, które kiedyś robiłem, czyli bardziej skupiałem się na właśnie takiej technicznej i indywidualnym podejściu do wykorzystywania tego, co moich jakby indywidualnych warunków, tak? Długie ręce, długie nogi i to wykorzystuję. Damian za chwilę, nie Damian, tylko Daniel za chwilę będzie się bił na UFC, no ale Damian się bije za dwa dni. No tak. A chciałem najpierw zapytać, o Damiana też cię zapytam, jak myślisz, jak mu pójdzie, ale najpierw chciałem zapytać o Daniela, który się bije na UFC w Londynie. Przygotowujesz się z nim teraz, cały czas trenujesz, powiedz, jak twoim zdaniem wygląda forma Daniela na dzisiaj? Bardzo dobrze. Jest przygotowany, jeszcze wiadomo, teraz jest taki już troszeczkę podjechany, ale wiadomo, że ten okres łapania świeżości przyjdzie później, jak już złapie tą świeżość, będzie idealnie. Także sparingi mu wychodzą dobrze, wiesz, wytrzymuje 4, nawet 5 rund do jazdu, także o zdrowie się nie boję i wydaje mi się, że w swoim stylu gdzieś trafi i uśpi swojego przeciwnika. A co myślisz o Damianie właśnie, o którym wcześniej wspomniałem? So, tutaj właśnie nie mogę się zbytnio wypowiedzieć, gdyż nie mam zielonego pojęcia, kim jest Derek Lewis. No ale podobno jest kawał chłopa i wielki ham, także na pewno nie będzie łatwa walka. No ale Damian, wiesz, jest obity, jest doświadczony, także myślę, że sobie poradzi. Dobra, to na koniec cię zapytam jeszcze o kilka... A nie, już cię nie zapytam o to. Nie pytaj. Zapytam cię kiedy indziej, bo mam jeszcze tyle czasu, że nie ma sensu teraz o tym rozmawiać, także dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dużo dziękuję. I zobaczymy się, kiedy następnym razem przyjadę tutaj, albo może do tego Szczecina, czy gdzieś podjadę i sobie jeszcze pogadamy. Dobra, dzięki. Idziemy na trening. Tak, idziemy trenować. Na razie. Dobra.